Afera wizowa w Polsce to czubek góry lodowej. Oprócz tej afery jest jeszcze jedna potężna afera w Polsce, którą ukrywa rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Czy to będzie przepowiednia, która zdetonuje bombę polityczną na scenie politycznej, jeśli chodzi o najbliższe wybory parlamentarne? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, jasnowidza z Człuchowa. Zrobimy też interpretację tej wizji przepowiedni. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Polski, dotyczącą jeszcze jednej afery. Chcę od razu powiedzieć, ja nie wiem, czy taka sytuacja rzeczywiście jest. Ja to przedstawiam z punktu widzenia dziennikarskiego. To jest wizja przepowiednia, tak? Ostatnio Jasnowidz Jackowski skupiał się na postawie zdjęcia Mateusza Morawieckiego, niejako co myśli Mateusz Morawiecki, co siedzi jego w głowie, ale nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest. No i mówił w ten sposób, że jest jeszcze jedna potężna afera poza aferą wizową. A przecież afera wizowa to też jest po prostu potężna afera. Tym bardziej tak, że po prostu za chwilę mają miejsce wybory, tym bardziej jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego, tak, bez względu jaka to by była po prostu partia, czy to będzie PiS, Platforma, czy SLD, czy po prostu PSL, Trzecia Droga, Konfederacja, tak, Polska tam Hołowni i tak dalej, no to przecież no, kwestia wizowa, no to jest skandaliczna absolutnie sprawa. Natomiast tutaj Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że jest jeszcze jedna afera pozawizową i tutaj mówi w ten sposób, cytuję: afera lewarowanie, finanse, podwójne księgowanie. Tak to nazwał Jasnowidz Jackowski. Afera lewarowanie, finanse, podwójne księgowanie. I ta druga afera to jest poważny problem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście jest to wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, ale nie ma na to żadnych dokumentów, żadnych dowodów, czy tutaj rzeczywiście jest taka afera finansowa. To jest to, co widział w swojej wizji przepowiedni Jasnowidz Jackowski. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest. Nie jestem żadnym prokuratorem, ani biegłym, po prostu tak, jakimś księgowym, ani tam rewidentem, żeby miał to ocenić. Natomiast to w swojej wizji Jasnowidz Jackowski widział, tak? Afera, lewarowanie, finanse, podwójne księgowanie. No to są poważne tak naprawdę zarzuty, jeśli chodzi o rządzących, jeśli chodzi o polityków. Podwójne księgowanie, no przecież to są po prostu tak rzeczy, które już to są paragrafy, tak, jeśli chodzi o, jeżeli ktoś na przykład ma firmę i robi podwójne księgowanie, no to no to są praktycznie paragrafy. Lewarowanie to bardzo często to jest pojęcie właśnie z ekonomii, albo też z rynków finansowych, kapitałowych, tak, że masz na przykład po prostu 100 zł, ale kupujesz tak za 1000 zł, no bo lewarujesz, tak, że po prostu podpierasz się i na przykład, nie wiem, później z wypracowanego zysku oddasz te 900 zł, tak? Czyli tutaj, no, po prostu też byłaby bardzo kiepska sprawa, gdyby rzeczywiście to się odniosło w kontekście po prostu finansów państwa, polskiego budżetu, a być może będzie to dotyczyło jakiejś spółki Skarbu Państwa, tak? Natomiast, no, tutaj niewątpliwie szokująca jest ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. I tutaj Jasnowidz też mówi w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość wygraną mają obiecaną. Tutaj tak to właśnie nazwał Jasnowidz Jackowski. Powiedział w ten sposób Jasnowidz: Morawiecki jest pewny wygranej, która jest mu obiecana. No ja muszę powiedzieć, no dla mnie to zmroziły te słowa, tak? Morawiecki jest pewny wygranej, która jest mu obiecana. W ogóle to stwierdzenie, tak? To nie jest tak, że on jest pewny zwycięstwa, bo tak po prostu PiS jest mocny i tak dalej. No, można byłoby nawet w ten sposób zaryzykować takie twierdzenie, no patrząc na sondaże, PiS i Koalicja Obywatelska idą łeb w łeb, tak? Ale według Jasnowidza Jackowskiego w jego wizji przepowiedni padły takie słowa: Morawiecki jest pewny wygranej, która jest mu obiecana. To kto mu ją obiecał, tak? To co z wyborami w Polsce? To co, to będzie po prostu jakaś farsa, fikcja? No nie chcę po prostu wierzyć w tą wizję przepowiednię, zobaczymy po prostu, co przyniesie czas. Natomiast no to się wydaje szokujące, no sam zamierzam pójść na wybory, natomiast jeżeli to słyszę, że coś jest mu obiecane, tak, no nie wiem, obiecać to może, nie wiem, ojciec synowi, że mu przekaże firmę, może mu obiecać na przykład, tak, coś w rodzinie, ale no jak można obiecać? No szokujące dla mnie po prostu jest to. No i tutaj właśnie Prawo i Sprawiedliwość wygrano moją obiecaną. Też mówił Jasnowidz Jackowski na temat małych miejscowości. Nie wiem, czy oni się po prostu jakby posiłkują właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość na podstawie na przykład sondaży zwycięży, albo na przykład, nie wiem, te sondaże dla innych po prostu ośrodków, czy dla telewizji, tak, nie biorą pod uwagę małych miejscowości, że PiS jest pewny wygrany, bo na przykład zwycięży głosami w małych miejscowościach. To, o to miałoby chodzić? No nie wiem, ciężko z tym powiedzieć. No i tutaj, ale Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, są pewni zwycięstwa, są pewni wygranej, tak, tutaj mówi w ten sposób, że chodzi o pewny elektorat, albo chodzi o liczenie głosów. No miejmy nadzieję, że te wybory nie będą sfałszowane, bo to byłaby po prostu przerażająca sprawa. Natomiast tak to właśnie definiuje tutaj Jasnowidz Jackowski, że jest jeszcze jedna afera, lewarowanie, finanse, podwójne księgowanie. No muszę powiedzieć, że jak ja to po prostu słyszałem tą wizję, to mrozi to krew w żyłach, tak? No bo politycy to co po prostu, tak? Stracą mandat, przyjdą inni, ewentualnie po prostu ktoś ich pociągnie do odpowiedzialności, natomiast kto zadłuży po prostu potem państwo polskie, czy na przykład jeżeli będzie jakieś lewarowanie, kto za to zapłaci? Jeżeli to będzie jakaś spółka Skarbu Państwa i ona będzie jakieś miała lewarowanie, podwójne księgowość, będzie miała jakąś fatalną sytuację finansową, księgową, to kto potem po prostu za to zapłaci? No my to za to zapłacimy. Jak jest to spółka Skarbu Państwa, to jest to spółka każdego z nas, która należy do każdego z nas, tak? Oczywiście w cudzysłowie, tak? No, to nie jest tak, że mogę sobie wejść do spółki Skarbu Państwa i na nią decydować, no ale do obywateli, tak? I wszelkie zadłużenie później będą musieli obywatele spłacić z podatków, tak? No więc tutaj, znaczy tak, no ja jestem ciekawy, że jest, ta wygrana jest obiecana, jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, czy to było tylko po prostu tak, takie sformułowanie, czy rzeczywiście ktoś mu po prostu to obiecał, te wybory. No ale z drugiej strony, no nie wiem, w jaki sposób to miałoby wyglądać, tak? No kto może mu po prostu obiecać? No to znaczy, że musiałyby być jakoś głosy źle policzone, tak? Czy po prostu, no bo inaczej jakby to można było. Chyba że tutaj te sondaże nie biorą pod uwagę na przykład mniejszych miejscowości, jakby to, że po prostu PiS i Koalicja Obywatelska idą w łeb, jeśli chodzi o sondaże. Na przykład PiS uważa, że takim po prostu taką sprawą, która przeważy tą szalę zwycięstwa, będą głosy z tych mniejszych miejscowości, że ten elektorat się zmobilizuje, pójdzie. No i jak ta partia idą łeb w łeb po prostu, to zwyciężą głosami w mniejszych miejscowościach. No chyba że to w ten sposób jest, wygląda, tak? Natomiast no ciężko z tym powiedzieć. Tutaj jest jeszcze jedna afera poza Wizową. To zobaczmy sobie, jaka ta afera była po prostu potężna i jest ta Wizowa. Niektórzy politycy nazywali ją największą aferą w XXI wieku, aferą po prostu polityczną w Polsce, a tutaj miałaby być jeszcze większa afera. No to ta duża afera, gdyby ona wypłynęła przed wyborami, no ona mogłaby zmienić po prostu oblicze, tak? Część elektoratu na przykład mogłoby zdecydować się głosować na inną partię polityczną, tak? Pytanie, czy ta afera, tak, ona wypłynie przed tymi wyborami, czy będzie ukrywana w tajemnicy, czy też nie, tak? I to też jest ciekawe, że to się jakby skojarzyło Jasnowidzowi Jackowskiemu, jak robił przepowiednię dotyczącą Mateusza Morawieckiego, czyli wszystko po prostu łącząc kropki, tak, jakby po prostu tezy te wszystkie, tak, Mateusz Morawiecki wiedziałby o jeszcze jednej potężnej aferze, poza aferą wizową, natomiast nie mówi tego głośno i publicznie. Pytanie też jest takie, czy Mateusz Morawiecki, a więc premier Polski, sam o tym wie, czy wiedzą o tym jeszcze inne osoby, na przykład służby mu przedstawiły takie raporty, to też jest kluczowa sprawa, tak? Ciekawy jestem, szalenie jestem ciekawy, czy tak to jest, tak? A potem na przykład, nie wiem, przyjdzie do władzy inna partia i powie, że na przykład Mateusz Morawiecki wiedział na temat jakiejś innej afery, ukrywał całą tą sytuację i tak dalej. No zobaczymy, tak? No, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Niesłychanie ciekawa wizja, przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotycząca właśnie afera, lewarowanie, finanse, podwójne księgowanie i tutaj ucina się, tak? I nie wiemy, czy to dotyczy budżetu państwa polskiego, czy to dotyczy jakiejś spółki Skarbu Państwa, gdzie są jakieś nieprawidłowości i tak dalej. To są takie, tutaj dalej nic nie wiemy. Ale według Jasnowidza Jackowskiego ta druga afera jest to poważny problem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczmy sobie, jak była ta afera. Jest, tak, no bo to jeszcze jest świeża sprawa. No ale świat idzie tak szybko, po prostu ta afera goni aferę. że sam Jarosław Kaczyński jakby marginalizował tą kwestię afery wizowej. Mówi, to są jakieś tam po prostu, takie, nawet nie można tego nazwać aferką jakąś i tak dalej. Potem Zbigniew Ziobro występował na konferencji prasowej i mówił, że tam tych ludzi, którzy po prostu nieuczciwie trafili do Polski, to było około 270, tak? Opozycja mówi, że to było zdecydowanie więcej, nawet tam po prostu po kilka tysięcy osób. No tam już nie ma znaczenia, tak? Czy, no, znaczy ma to znaczenie, tak? Ale czy jest to kilka tysięcy, czy kilkaset osób? W sensie takim na przykład ma to znaczenie oczywiście dla bezpieczeństwa państwa polskiego, ale jeżeli na przykład do Polski trafiłaby jakaś grupa przestępcza, terrorystyczna, no to nie musi to być kilka tysięcy ludzi, tak? No bo ci terroryści mogą na przykład działać w grupie 10, 20 czy 40 osób, to nawet w grupie tych 300 osób, tam 200 paru osób, tak? Może być na przykład grupy terrorystyczne, skoro tam media informowały o tym, że oni płacili za wizę do Polski od 25 do 40 tysięcy dolarów, no to byli strasznie bogaci ludzie, no przecież taka wiza, jeżeli dolar kosztuje tam piątkę, no to jest, taka wiza kosztowała praktycznie od ilu? Od 125 tysięcy do 200 tysięcy złotych, tak? No to biedny człowiek na to nie mógł sobie pozwolić. Być może to byli ludzie właśnie inspirowani przez grupy terrorystyczne po to, żeby się przedostać do Polski i tu chcieli dokonać jakichś na przykład działań terrorystycznych, a być może po prostu Polska była tylko bazą wypadową do działań terrorystycznych w innych krajach europejskich, na przykład w Niemczech czy tak dalej, tak? Czy w innych na przykład państwach, w Hiszpanii, to tak? Bo przez Polskę chcieli na przykład dostać się do Europy. No właśnie, czy ulokować się, tak? W Europie. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!